Siemano, tu Krzychu z kanału Grybuda.pl. Tradycyjnie pozdrawiam swoich subskrybentów, witam nowych widzów. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw suba, nie bądź żyła, a hejterom tradycyjnie kij w oko. Dzisiaj grzecznie. Moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w moim zdaniem najlepszą bijatykę chodzoną na NES-a, Pegasusa, a mianowicie jest to Mighty Final Fight. Wydana przez Capcom w 93 roku, oczywiście na NES-a. Jest to Final Fight Super Deformed, można powiedzieć, bo jest na... Postacie są narysowane właśnie w takiej formie. Duże głowy, małe ciała. Ale gierka jest bardzo fajna. Bardzo ją lubię. Swego czasu na Pegasusie, dawno temu, grałem w nią bardzo dużo. Fabuła, no, widzicie, Hagar, Cody i Guy na siłowni, telefon, że Jessica została porwana, no i co, no i trzeba ją uwolnić, tak, no, fabuła jest taka jak w części tej, można powiedzieć, pełnej, może nie pełnej, w tej części prawdziwej, automatowej, no. I mamy ekran tytułowy. Usadowię się wygodnie. Sorry, że tam słychać będzie jakieś przesuwania. Może troszkę... O, ekran troszkę może... Raczej mikrofon może troszkę zatrzeszczyć, bo przedstawiam. I okej, zaczniemy sobie. I tak, moi drodzy, święta, święta i po świętach. Mamy do wyboru Cody, Guy i Hagar. Oczywiście ja moją ulubioną postacią Codym zagram. Mam pierwszy etap. Jak widzicie, tutaj pod postacią, o, level i kratki, tutaj będą dochodzić takie właśnie krateczki, to będą tak jakby punkty doświadczenia będą dochodzić, a exp to, no, to właśnie to są te punkty. Muszę 33 zdobyć, żeby mi się odblokowało po prostu jeden kwadracik, tak. Później super cios będę miał i tak dalej. Jeden przycisk uderzamy, drugi podskok, dwa na raz, oczywiście super cios. Praktycznie mamy wszystkie uderzenia z pełnej wersji, znaczy z dużej wersji. No to idziemy. Nawet z kolanka, o, można uderzyć. Bardzo fajnie zrobione. Na możliwości NES-a. Ogólnie Capcom robił bardzo fajne gry. No i do dzisiaj robi dobre gry, można powiedzieć. A! Hami z buta pociągnął. Leżeć, Hami. Aj! No, nie dostał tego miotka. Pamiętam, ile z etapów dostałem właśnie. Level Mures, chyba 6 etapów jest, z tego co pamiętam. Zobaczymy, gdzie się uda dojść, a może się uda przejść całą grę. Ogólnie myślę nad serią, w której będziemy przechodzić takie arcade'ówki właśnie, w każdym odcinku jedną. Nie wiem, jak się to będzie nazywać. Może to będzie... jak się uda przejść, może to będzie pierwszy odcinek tej serii. No, zobaczymy. Pierwszy odcinek etapu mamy z głowy. Ej, sorki, ziewam się. O, beczki. Nóż i mięcho. Kolano.
z tego co pamiętam, za niedługo będzie pierwszy boss. I pierwszy boss będzie ten, jak on się nazywa z oryginalnej, znaczy z oryginalnej, no z tej wersji arcade'owej, Andorę? Jakoś tak on się nazywa, o jest właśnie, ten coś tak chichrał. Tutaj też wprowadzono jakieś tam dialogi. Zobaczcie zaraz. A, Thrasher się nazywa, widzicie. Na niego musiał być sposób. Tylko jak się go zabijało. Kurwy syn. Weź tu chamie. Właśnie taki sposób. No, skakaj sobie, skakaj. Skakaj. I leżeć. I pierwszy etap mam z głowy. Łyczek kawki, wasze zdrowie, tradycyjnie. No widzicie, kody wypuszcza taki Project Titan właśnie. To można później właśnie strzelać do czegoś takiego. Fajny etap. Ten park nawiązuje do chyba czwartego etapu arcade. Z wersji arcade. Tam też ten park był. Ogólnie fajna, jedna z moich ulubionych. Chyba najlepsza nawet chodzona bijatyka. Dla mnie oczywiście, cała wersja arcade, nie? Final Fight Arcade to wersja z 89 roku. Był przełom w chodzonych biatykach. Nawet możecie sobie porównać gry z tamtego okresu. Wszystkie chodzone biatyki. Jaki był postęp graficzny w tamtym okresie właśnie w tym Final Fight, nie? Capcom zrobił zajebistą robotę, a to się miało nazywać Street Fighting 89. Street Fighting 89, coś takiego. Wychodź, fajfusie. Fajna muzyczka. Idziemy dalej. Serduszko ze strzałą. Serce i strzała to znak. Bardzo fajnie wykorzystano możliwości NES-a tutaj. Tak więc z tyłu te punki zachodzą. Fajfus. Masz tu kolano na ryj. Tych akurat postaci nie było w beretach. W wersji arcade byli ci w skórach, co się osłaniali. Chodź, nie chowaj się za ekranem, kurwa, buta mi sprzedał. Co za fagas. Chodź tu, kolano. Mam parking. Z tego co pamiętam, to chyba beczki. Beczki wylatywały gdzieś. Oczywiście, zapomniałem powiedzieć, oczywiście gramy na emulatorze NES-a na Xbox Classic, bo NES-a nie posiadam. Nie posiadam NES-a, bo kiedyś, nawet miałem Terminatora, jakby syn był mały. Gdzieś miałem, ale chyba go wywaliłem. Bo myślę, że kupić kartridż 400 czy tam coś w jednym, no to też jest normalne, tak jakbyś emulator wpalił. To nie jest Orgino, tak? Choćbym nawet na Pegasusie MT na przykład odpalił, czy IQ 502, to i tak jest równoznaczne z odpowiednim na emu praktycznie, bo
Musiałbym to odpalić na NES-ie, na oryginalnym kartridżu, żeby to było... Tak to niektórzy mówią, oryginały. A pewnie w życiu, kurwa, obejrzeli 100 tysięcy filmów pirackich, tak, i używają 10 tysięcy pirackich skrakowanych programów, tak? Są hipokryci normalnie, nie? Pewnie, że każdy by chciał mieć oryginały, tak? Też bym chciał, dużo mam zresztą i to co ogrywam na konsolach, nie na emulatorach. W większości. Tak, jeśli mam tylko konsolę, to ogrywam, tak? Pewnie, że zdarzy się, że puszcza się z nagranej płytki, no bo nie ma dostępu do danej gry lub jest bardzo droga, tak? Za coś trzeba żyć, nie? Kupywać tak gry, no to by człowiek zbankrutował. Niektóre są po 1500, tak? Na przykład. Czy po 500 zł, no. Ale mniejsza o to. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Dokupuję coś zawsze sukcesywnie. Jak coś się trafi i mam akurat, jestem przy kasie, to zawsze coś dokupię. Ostatnio się zdarzyło właśnie na klasika, nie? Na Xboxa, no to pokazywałem. Ostatnio kupiłem Tomb Raidera, Shadow Tomb Raider na PS4 w Biedronce, w Soul Calibur 6 na PS4 w Biedronce, może zrobię gameplay. Czekam na paczkę z Samurai Shodown na PS4, na pewno gameplay zrobię. Może zrobię taki gameplay porównujący może. Albo zrobię dwa, zagrajmy na przykład na PS4, kurwa, jak się go przechodziło. Patrzcie, jak mi naparza. Czekajcie, chyba już wiem, jak się go przechodziło, tego gada. O, właśnie tym projectilem. No, rozpędź się, faga się. Tak się go rozwalało, chama. No cioto, spróbuj. Widzicie, każdy sposób, na każdego gościa jest jakiś sposób. Tak to by ująłby nam parę żyć, leżeć. Zdrówko, kawka, łyczek. Dobre, bo mokre. Ogólnie to jest godzina 7, jak w to gram. Mamy tutaj teczki. I będzie chyba życie. Nie pamiętam za wszystkie beczki, co było. No, dwa życia. Fajnie. Old Town, Stare Miasto. Poziom trzeci. No to idziemy. Do dziury. Chamie. Tak się załatwia fajfusów. Kurwa. Ty kmiocie. Patrz, jaki gad. Ej, jeszcze mi uciekł. Chodź tu, kurwa. Masz na ryj piąchę. Leżeć. Ale mu się udało, no. Chyba bździochy wychodzą. Trzeba na nie uważać.
Okej. Idziemy dalej. No nie. To gnój, no. No patrz, jaki gnojasz. Ty fagasie. No kurde, balans. Ty śmieciu. Wykorzystuję moment, kurde, wtedy jak ja na przykład spadam z podskoku, czy wtedy buta mi sprzedaje. To gnojarz, ale dostał. Jeszcze drugi. Macie chamy. Ciekawe, czy ta gra wychodziła w 93 roku równo z wersją na SNES-a, czy nie? Ciekawe. Już jest nas 93 subskrybentów, jest 93, jeszcze 7 będzie 100. Bardzo się cieszę, każdy sub mnie bardzo, bardzo cieszy, podbudowuje mnie, można powiedzieć, daje mi taką energię do nagrywania, chociaż mało czasu, ale przyjemnie jest dostać jakiś komentarz miły i oby tak dalej i tak dalej, no, że tak powiem. Także dziękuję wam za suby. Staram się coś ulepszać na kanale. W przyszłości na pewno live'y, jeśli zrobię w końcu internet, może już niedługo. No i będziemy ogrywać, na live'ach będziemy ogrywać gierki, nie? Może jakaś seria, przejdźmy grę czy coś. Chodzi mi o takie większe gry, nie? Na konsolach. Nie tylko arcade. Teraz to właśnie mam w planach zrobić właśnie taką serię, że przechodzić arcade, nie? Krótkie gry, po prostu jeden odcinek. Może jak się uda tą grę przejść, którą gramy właśnie w My Final Fight, to może to będzie pierwsza gra z tej serii. Dlatego też trzeba uważać Fifusa. Kurde. No, zaczerwieni się. I bach. Kurde. A to się robi dwa razy do przodu i uderzenie. To nie zawsze wychodzi. Ach. Buzi dostałem. Od szczerba tego. Żeby nie stracił życia czasami. Kurde, za późno. No nic, straciłem życie. Ale mam jeszcze ile? 4 życie, tak? Co za ham. No, leż. Napiję się kawki. Wasze zdrowie. Fabryka, tak? No to idziemy.
Teraz mi wyszło od razu. Niechcący nawet. Wyłazić fajfusy. Fajna muza. Napiszcie w komentarzach, co myślicie właśnie o o tej serii, którą planuję. Może ta gra, tak jak mówiłem, będzie pierwszym odcinkiem. Przejdźmy sobie. Nie wiem, jak to nazwę, no o przechodzeniu arcade, tak? Sorki, bo się muszę poprawić na krześle. Także napiszcie, co o tym myślicie. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, oczywiście. Odbiło mi się. Księżyc, gwiazdy. Ciemna noc. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? O, zostałem zepchnięty w otchłań piekielnym. Kurwa, te bereciarze mnie denerwują. Wypadku na dziury. O! O, pies chrapie, pies chrapie. Mam nadzieję, że tego nie wyłapie mikrofon. Jedzie jak ostro. Nero, nie chrap. A, musiała mnie trafić. Lafiryndo, no. Kurde, czemu mi się to włącza samo? No nie, nie zaskoczyłem. No jaki gnojek. No. No, udało się. Żarełeczko. Fuksło się, można powiedzieć. No tutaj jest to tło z oryginału, znaczy z oryginału, no na pewno jest... nie jest tak szczegółowe jak w oryginale, tu jest to tło, ten bar, to jest przeniesiony to tło z oryginalnej tej dużej wersji. No wiadomo, że nie jest tak szczegółowe, no jest po prostu... zarys, o, można powiedzieć, baru. Ale fajnie zrobione. Pasuje. Mamy tego fagasa. Unik. O, i dostałem w łeb mieczem. Tej kmiocie.
Dup, aż mu mieczyki odpadły. No, to zacznie się. Cienki jak dupa węża. A, nie podskoczył mi, kurde. No i załatwiliśmy kolejnego bossa. Chyba teraz będą beczki. Z tego co pamiętam. Tak. Ustawiamy się na środek. I naparzamy. Pełne skupienie. Już? Debeściak jestem. I dwa życia. Fajno. Mamy 6 żyć. Statek. Nie, to już chyba już ostatnie tam będzie. No, gnojarz musiał doleć. No, chodź tu. No. Leżeć. No jeszcze będę wyłazić. Ale mnie wyjebała. Zobaczcie. Klap ziocha, no. Ale dostałem w ryja. Przez tą francę. No nie. Leż, chamie. Następny grubas. No musiał mi pomacać tamten, no kurwa. Macie, chamie. No, wyłazić. Fajnie, idziemy dalej. A, jeszcze jeden wylas. Bereciarz. I nożownik. No, jak mnie dźgnął? Ty śmieciu. No nie. No, mamy bossa. Haka w ryj dostałem. Boom. Boom. Nic energii nie mam, kurde.
Boom. Boom. Ajdź! No. Fajfus. Ale się udało. Fuk z gniewem. Jabłuszko. Ale mało energii strasznie. Gdzieś tu była ukryta energia, ale nie wiem, czy to w tej wersji, czy w pełnej, czy SNES-owej. Czy pełnej w tej arcade'owej. Teraz się okaże. No aż tu. Tu, o. Właśnie. Dobrze pamiętałem. Jak się to brało? Zobaczcie, ile mają przeciwnicy energii po ekranu. Jak to się robiło, kurde? Czy projektilem? Kurwa, musiał wyjść ten eunuch. Wyłażą no strumnie, dadzą mi podejść tam. Jak to się robiło, kurde? Nie mam pojęcia. Dobra, miesza z tym. Może mi się coś pomyliło. A, prawie mnie trafił. Pozbyłem się nożownika, przyszedł drugi. Okej, idziemy dalej. Mamy następnego bossa. Dobra. Dup. Ach, za wcześnie. Ujdź. Bum. A teraz to mnie załatwił. Ty kmiotku. Znowu nie trafiłem. No. A, za późno. Kurde. Leżeć. Pizdzielcuchu. Nie będziemy mieć ostatniego bossa. Szykuj się na śmierć, fagasie. Energia. W arcade wersji, no to był na wózku ten cały boss. A tutaj jest Terminator. Masz, chamie. Wkurzył się. Jak
jakiś był na niego taki sposób, co przypominam. O! Jak się śmieje. Kmiotek. Aż ty gnoju. Muszę z kolana go pociągnąć. Ach, nie doskoczyłem. O, właśnie. Kolano i później na ryj pionka. Nero, nie chrap. Nero, nie chrap. Sorry, ale pies mi tu charczy. Znowu uciekną. Co za fagas. Wystarczy chyba zbić pionka, co strzela i wtedy się będzie śmiał. O, spróbujemy. Nie. I bum, chamie. Już po tobie jest. Już jest po tobie, śmieciu. No. Nie mogę złapać fajkusa. No kurwa, co za gad. Leżeć. O, i tak właśnie skończą kryminaliści. No i udało się przejść całą gierkę na jednym, można powiedzieć, kredycie. Hagar mnie dygonił, bo córunia idzie. Oczywiście Jessica to córka Hagara. I mamy happy end. Okej, moi drodzy, udało się grę rozkminić. Dzięki za oglądanie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. I cóż, zapraszam do kolejnych moich filmów. Jeszcze raz zapraszam Cię do subskrybowania, dawania łapek w górę. I cóż, chyba jednak ten odcinek będzie pierwszym z serii, jak to nazwiemy, przejdźmy arcade'ówkę. Niech będzie. Dobra, jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.